mam wrażenie, że powstał film typowo propagandowy, że to jest film, który ma zrealizować wizję tego, co się stało, jaką prezentuje minister Macierewicz. I oczywiście pod tym względem, ze względu na to, że może on też kształtować poglądy wielu Polaków, no to niestety nie jest to dobrze. Zauważmy, że my nie znamy tak naprawdę ostatecznej wersji tego, co się stało pod Smoleńskiem. Wiemy, że mamy tak naprawdę najbardziej wiarygodny to jest raport Komisji Millera. Ten film idzie wbrew temu raportowi. Ten film sugeruje sztuczną mgłę, ten film sugeruje wybuchy na pokładzie. To wszystko, co się znajdowało w pewnych materiałach, które przygotowywał minister Macierewicz. Uważam, że niestety jest to tak kontrowersyjna sprawa, że w momencie, w którym jeszcze tutaj mamy film, który rzeczywiście będzie pobudzał jakby wyobraźnię Polaków, to może prowadzić do dalszych podziałów. No, cała Rada Ministrów była obecna na premierze. O czym to świadczy? Przede wszystkim, jeżeli byli tam głównie politycy PiS, to najlepiej to świadczy o fakcie, że jest to film o charakterze propagandowym. Przypomnę, że nie zostały zaproszone nawet niektóre rodziny smoleńskie, tylko te wybrane, rozumiem, które zgadzają się z wizją, którą prezentuje minister Macierewicz.